bardzo serdecznie na otwarciu wystawy filatelistycznej poświęconej Centralnemu Okręgowi Przemysłowemu historii polskiego przemysłu zbrojeniowego 1936-1939. Proszę Państwa, jestem dumna i szczęśliwa, że mogę otworzyć tą wystawę. To jest kolejne przedsięwzięcie realizowane z naszym Zarządem Okręgowym Związku Filatelistów w Polsce. Muszę powiedzieć, że jesteśmy w tej chwili jakimś takim fenomenem w filatelistyce, przynajmniej szkół wyższych. Swego czasu było ponad 20 kół Polskiego Związku Filatelistów w polskich uczelniach. W tej chwili zostaliśmy sami, jesteśmy jedyni. I jakoś, jak Państwo widzicie, dajemy sobie radę tu w tym holu, przy okazji wystawy spotykamy się po raz trzeci. Spotykamy się z najwybitniejszymi specjalistami w dziedzinie filatelistyki. To nie jest tylko proste hobby, zbieranie flory, fauny, sportu, kosmosu. To jest, proszę Państwa, dzisiaj filatelistyka nawet ma swoją akademię, ma swój dorobek naukowy. Jest jednym z elementów kształtowania historii cywilizacji. My tu przecież, pokazując polski przemysł zbrojeniowy w okresie II Rzeczypospolitej, przynajmniej pod kątem konstrukcji, mający jeden z wiodących miejsc na świecie w owym czasie, a przecież niepodległość trwała zaledwie 18 lat. My te rzeczy pokazujemy. Fotogramy, które przetworzone zostały z małych zdjęć przez Archiwum Państwowe, pokazują tylko niektóre z wytworów. O innych będziemy mówić. To cieszy, że w sumie między wystawcami, jury i tak dalej, są wszyscy ci, którzy mają bardzo wiele w filatelistyce polskiej, europejskiej, światowej do powiedzenia. Filatelistyka koszalicka nigdy nie wlokła się w ogonie tego pięknego, bardzo rozumnego hobby. Ja to pamiętam z dziecka, że kiedy człowiek był zmęczony, chciał odreagować, to w świecie filatelistyki. Wtedy to spotkanie ze znaczkami Zamorza było czymś rewelacją. Ciągle coś pokazujemy, ale nadal potrafimy pokazać rzeczy, wyprzedzając na przykład innych. Macie Państwo tutaj ekspozycję znaczków związanych z bratnią rosyjską na narodzie ukraińskim. Znaczki, które się ukazały kilka dni temu. Po raz pierwszy w Polsce je pokazujemy. Nie w Warszawie, nie w Krakowie, nie w Wrocławiu, ale w Koszalinie. Tajemnicą oczywiście jest, jak żeśmy je zdobyli, ale my to po prostu potrafimy. I cieszy, proszę Państwa, to, że od lat, bo problematyką Polskiej Misji Techniczno-Wojskowej zajmujemy się w tej uczelni wiele lat. Nazywam się Andrzej Hamerla. Prezentuję tutaj część swojej kolekcji ze względu na prośbę, którą skierował organizator wystawy filatelistycznej. Poprosił o to, żeby były to pojazdy wojskowe, bądź podobne do wojskowych, więc wybrałem samochody sanitarne i pożarnicze i przywiozłem tutaj około 100 modeli. Mam takich modeli około 4000. Jeżeli chodzi o tematykę, no to wiadomo, że to są pojazdy z czasów przeszłych, obecnych. Jeżeli chodzi o źródło pochodzenia, no to są zakupy w internecie, zakupy w sklepach, bądź koszalińska giełda w niedzielę, gdzie też sporo takich modeli można kupić.